przechodzić na te jarmarki. I teraz, jak byłem w końcu listopada na takim też dużym jarmarku bożonarodzeniowym, ale akurat nie tam, nie na Kudamie, tylko na Żandarmemarkt, to była ochrona na wejściu i trzeba było zapłacić po raz pierwszy za wejście na ten jarmark bożonarodzeniowy. To wejście kosztowało złotówkę, ale myślę, że to głównie po to było zrobione, żeby jakby w kolejce sprawdzić tych, którzy wchodzą. Sprawdzali torby, sprawdzali, co się ma pod ubraniami. W związku z tym ludzie też to widzieli i byli świadomi tego zagrożenia, no bo po coś to się robi, po coś nagle, po tylu latach, kiedy nigdy nie było takich obostrzeń związanych z bezpieczeństwem, nagle organizatorzy tych jarmarków wprowadzają takie systemy bezpieczeństwa, można powiedzieć. W związku z tym było coraz mniej już od ubiegłego roku odwiedzających te jarmarki, także wszyscy sobie zdawali z tego sprawę, że czy to jarmark bożonarodzeniowy, czy na przykład wcześniej, koniec września, początek października, Oktoberfest Monachium, też w tym roku nie miał rekordowej liczby odwiedzających. Odwiedzających było mniej, bo ludzie zdają sobie z tego sprawę, że takie miejsca publiczne, gdzie zbiera się bardzo dużo osób, mogą stać się celem terrorystów. Sądzi pan, że najbliższe godziny, złe pytanie, najbliższe godziny na pewno, najbliższe dni, to będzie widok pustych ulic mińskich miasta? Nie, to na pewno tak nie będzie, dlatego że po prostu ludzie muszą jakoś funkcjonować. Ja byłem korespondentem w Berlinie po atakach, w Londynie po atakach i pomimo tego, że doszło do ataków w Londynie, to ludzie i tak musieli po prostu wyjść do pracy, wsiadać w metro i po prostu jakoś dojeżdżać. Także tutaj będzie dokładnie tak samo. Ale przepraszam, mówię właśnie o tego typu wyjściach, jak taki wieczorny spacer na jarmark bożonarodzeniowy. No na pewno, to znaczy na pewno będzie mniej osób, ale też z drugiej strony pamiętam, jak byłem, relacjonowałem te ataki w Paryżu czy w Nicei, to tam wiele osób przychodziło specjalnie, żeby pokazać, że nie dają się zastraszyć. W związku z tym nie wiem, jak na to zareagują Niemcy. To jest ciekawe pytanie społeczne. Niemcy też, na tyle na ile ja poznałem ich mentalność, z jednej strony widzą rzeczy bardzo racjonalnie i tego typu przypadkach chcą pokazać swoją polityczną pozycję, ale z drugiej strony jest to społeczeństwo, które nie chcę powiedzieć chętnie, to jest może złe słowo, ale jest późno i mi brakuje dobrego słowa, ale w jakimś sensie chętnie ulegają lękom. Na przykład pamiętam, nie wiem czy Państwo pamiętają, kilka lat temu była taka epidemia EHEC. Okazało się, że zostały zarażone korzonki, kwestia to była pomidorów, ogórków. W zasadzie mało groźna sprawa. Ja nie rozumiem, dlaczego to był ciągły temat wśród Niemców. Oni naprawdę mówili o zagrożeniu tej epidemii, tak jakbyśmy mówili o końcu świata. I miałem mnóstwo znajomych, którzy po prostu przestali jeść warzywa. To było naprawdę dość ekstremalne. I w tym czasie, pamiętam, wyjechałem na podróż studyjną z niemieckimi dziennikarzami do Izraela i oni mówili mi, chociaż odwiedzaliśmy miejsca, gdzie toczyły się walki, albo byliśmy przed tymi miejscami, że tu, pomimo tego, że tam ktoś walczy, i tak czują się bezpieczniej niż w tej chwili w Berlinie, bo tam trwa ta epidemia. W związku z tym pomyślałem sobie, że to jest zupełnie inaczej zbudowane społecznie społeczeństwo niż my w Polsce, bo jednak wydaje mi się, że akurat kwestia lęku i strachu w Polsce wygląda inaczej niż w Niemczech. Dlatego teraz to jest pytanie, w jaki sposób oni zareagują. Wydaje mi się, że zareagują w sposób dość taki, z jednej strony politycznie w wypowiedziach na pewno do mediów będą mówili, że nie chcą dać się zastraszyć, ale z drugiej strony rzeczywiście może być tak jak czuję w pana pytaniu tę sugestię, że jednak coraz mniej osób będzie odwiedzało przynajmniej w tym roku te jarmarki bożonarodzeniowe. Po prostu będą bali się tego, że taka sytuacja może się powtórzyć. Tym bardziej, że tutaj, zwróćcie państwo uwagę, ten jarmark był przy ulicy, dość ruchliwy. W związku z tym nawet jeżeli tam gdzieś przy wejściach była ochrona, to ona i tak nic nie pomogła, dlatego że ta ciężarówka, jak widziałem na zdjęciach, ona w jakimś sensie tak w środkową część tego jarmarku wpadła z tej ulicy, próbując wjechać. W związku z tym nawet jeżeli jest ochrona na jarmarkach, no to widać, że takich zagrożeń nie da się uniknąć. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za ten komentarz. Pan Marcin Antosiewicz, Telewizja Wirtualnej Polski, wcześniej przez wiele lat korespondent polskich mediów w Berlinie. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Niemiecka policja nie potwierdza, że drugą martwą osobą w kabinie ciężarówki, która wjechała w tłum w Berlinie, jest Polak. Wcześniej pojawiała się ona w niemieckich mediach i w agencji Reuters, które powoływały się na rzecznika policji. Niemiecki dziennik Die Welt podaje z kolei, że kierowcą ciężarówki był Pakistańczyk. Tej informacji również nie potwierdziły niemieckie władze. Wczoraj wieczorem w Berlinie rozpędzona ciężarówka na polskich numerach wjechała w tłum ludzi zgromadzonych na
jarmarku bożonarodzeniowym. Według wstępnych informacji zginęło 9 osób, a 50 zostało rannych. Z pierwszych doniesień niemieckiej policji wynika, że mógł być to zamach terrorystyczny. Do zdarzenia doszło w dzielnicy Charlottenburg, niedaleko popularnej ulicy handlowej Kurfürstendamm. Mieszkańcy Berlina są w szoku, mówi białostoczanin Mariusz Szubzda, od kilku lat mieszkający w Berlinie. To jest ścisłe centrum Berlina, to jest obok dworca Zoo. Tamtędy przychodzi bardzo, bardzo dużo ludzi, ogląda ten jarmark. Tam jest zawsze fajna atmosfera, ale teraz to nie. I tam przybywa tłumy, bo to jest jedna z najdroższych ulic w Berlinie. I ja podejrzewam, że o tej godzinie to musiało być bardzo dużo ludzi, ponieważ w Berlinie nie padał deszcz, było w miarę ciepło, była pogoda sprzyjająca wręcz na spacer. Ulica Handlowa i jej okolice są chętnie odwiedzane przez mieszkańców i turystów. Nie byłem na tym jarmarku, ale planowaliśmy z moją żoną, która za miesiąc ma rodzić, wybrać się z jej siostrą cioteczną, która obecnie mieszka w stacji autobusową dalej. No i bywaliśmy w tym miejscu bardzo często i nawet mamy zdjęcia z tych miejsc i ja jestem trochę teraz w szoku, że widzę to, co widzę. Rzecznik rządu Rafał Bochenek powiedział, że polskie władze liczą na rzetelne i sprawne wyjaśnienie okoliczności tragicznego zdarzenia. Pani premier Beata Szydło czuwa i cały czas pozostaje w kontakcie również z naszym ambasadorem, również z przedstawicielami naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i na bieżąco jest informowana o wszelkich postępach w działaniu tamtejszej policji. Ariel Żurawski, właściciel firmy transportowej, do której należała polska ciężarówka, która wjechała w tłum ludzi, mówi, że jej kierowca w południe nadawał, że znajduje się w okolicy, w której są sami muzułmanie. Kierowca jest jego kuzynem. Rozmowa o dzisiaj w południe wyglądała w ten sposób, że mówi, że jest w dziwnym miejscu, bo jedyni rodowici Niemcy, jakich widzi, to są ludzie, którzy pracują w biurze w tej firmie, gdzie powiedzieli, że no niestety dzisiaj go nie rozładują, rozładują go dopiero jutro o 8 rano. I mówi, że dziwna miejscówka, bo jest Berlina, a wokół sami muzułmanie. Ariel Żurawski wyklucza, by ciężarówką w chwili tragedii kierował jego pracownik. To taki kierowca solidny, że on 5 minut czasu pracy nigdy nie przekroczył, a teraz w tym momencie kręcił tą pauzę do rana. Tym bardziej, że stał pod bramą wjazdową do firmy, w której miał się rano jutro o 8 rozładować. O zdarzeniu została poinformowana kanclerz Angela Merkel. Jej rzecznik poinformował, że jest w stałym kontakcie z władzami Berlina. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 34 minuty po północy, Polskie Radio 24, Krzysztof Grzybowski. Trwa specjalne wydanie naszego programu, poświęcone oczywiście tragedii, do jakiej doszło w Berlinie. I kolejny gość, pan Maciej Migdzianowski, Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Macieju, wiemy coraz więcej. Niemieckie media podają informacje, opierając się na informacjach niemieckiej policji, berlińskiej policji, że sprawcą tego zamachu był Pakistańczyk. Osobą, którą martwą znaleziono w kabinie na miejscu pasażera, jest zapewne obywatel Polski. Nie wiemy, czy jest to kierowca polskiej firmy, który wcześniej kierował tą ciężarówką. Przedstawiciele tej firmy, do której należy samochód, twierdzą, powołując się między innymi na odczyty z GPS-ów, że te ostatnie kilometry dzielące samochód, który stał na parkingu od jarmarku, na pewno ten samochód nie był kierowany przez zawodowego kierowcę, na pewno nie był kierowany przez tego polskiego kierowcę. No, wszystkie wskazówki, jakie mamy, mówią nam jedno. To był zamach. Tak, no stanowczo tak to wygląda i no od początku, jak usłyszeliśmy, że ciężarówka wjechała w ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym, no wszystko składało się niestety w taki scenariusz i wygląda, że no nie ma tu jakby ucieczki od tego, no jest to kolejny zamach terrorystyczny. Czy on jest zaplanowany przez państwo islamskie Al-Kaidę, czy nie, to naprawdę w tej chwili przy tym stanie jakby zagrożenia i sposobie przeprowadzenia ataków, jaki teraz jest realizowany w Europie, to nie ma już większego znaczenia, bo stosuje się takie techniki, które są w stanie
ominąć wszystkie nasze zabezpieczenia. Dlatego nawet pochodzenie tego zamachowca, o ile byśmy nie wykryli jakichś rzeczywiście dodatkowych motywów politycznych, gdyby to rzeczywiście był, tak jak mówiono wcześniej, w Czeczenii, to można by się doszukiwać jakichś innych motywów. Teraz pojawia się wersja, że był Pakistańczykiem. No właśnie, tak. No jeżeli Pakistańczykiem, no to zapewne motywacja jest taka jak przy pozostałych zamachach, czyli jakiś, właśnie my mówimy, samotny wilk, a być może po prostu zdeprawowany człowiek z marginesu, który gdzieś tam korzenie ma z Pakistanu, czy przyjechał z Pakistanu, umotywowany w jakiś sposób już tu pewnie na miejscu w Niemczech. Wiemy, że organizacje nie tylko salafickie, ale przede wszystkim te, no, działają bardzo prężnie, mają ogromne pieniądze, są w stanie organizować wielkie konferencje z tysiącami ludzi, którym płacą za przyjazd i płacą za pobyt. Wiem, bo nasi studenci tu z Rzeszowa nawet kiedyś była taka sytuacja, że wyjeżdżali właśnie na taką konferencję, rozmawialiśmy o tym, więc to jest organizowane, to jest robione jakby w świetle kamer, to wszystko widać, to się dzieje i ci ludzie są radykalizowani najpierw bardzo delikatnie na tych konferencjach, są jakoś motywowani do bliższego kontaktu, potem z tymi wybranymi jest już konkretna akcja przeprowadzana, taka właśnie bardzo uświadamiająca i w jakiś sposób motywująca do dalszego działania i to wszystko się dzieje jakby na naszych oczach, ale po pierwsze myśmy kiedyś u pana w stacji rozmawiali o tym twarzą w twarz, że tak powiem, o tym stanie prawnym, jaki mamy w Europie, o tym, że w Europie no, stawiamy na otwartość, na tolerancję wszystkich stanowisk i każdego światopoglądu i twierdzimy, że nie możemy nic z tym zrobić, no to w takim razie godzimy się właśnie na taką radykalizację i na to, że nie jesteśmy potem w stanie ustrzec się przed zamachami takich pojedynczych osób, które okej, są jakoś zmotywowane, ale one w tym momencie postanawiają albo dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, może tydzień wcześniej, planują sobie, przejadę sobie tędy, tutaj uderzę w ludzi. No tego się nie da niestety wykryć, bo nikt w jego mózgu nie siedzi, żeby przez ten tydzień zlokalizować w jakiś sposób jego samego i wykryć jego plany. Panie Macieju, teraz bardzo szybkie uzupełnienia, bo oczywiście te informacje z Berlina cały czas spływają. My już kilka razy informowaliśmy o tym, że wedle niemieckich mediów ofiara znaleziona na miejscu pasażera w kabinie ciężarówki była obywatelem polskim. Przed chwilą pojawiła się informacja, że rzecznik berlińskiej pozycji policji dementuje te informacje i twierdzi, że na razie narodowość tej ofiary nie jest jeszcze potwierdzona. To jest jedna dosyć ważna informacja. Druga z kolei to są doniesienia mediów amerykańskich. Wedle Washington Times do tego zamachu, berlińskiego zamachu, przyznało się Państwo Islamskie. I jeszcze trzecia informacja to z kolei brytyjski Express, który informuje, że już kilka tygodni temu niemieckie władze miały dostać ostrzeżenia o możliwych atakach terrorystycznych. Te informacje miały pochodzić od amerykańskich specjalistów do spraw walki z terroryzmem. Podkreślano, że ryzyko zamachów terrorystycznych miało wzrosnąć właśnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia i miało dotyczyć praktycznie całej Europy. Amerykanie ostrzegali także swoich obywateli przebywających poza granicami kraju, aby unikali miejsc, gdzie gromadzą się ludzie. I uwaga, w szczególności mówiono właśnie o świątecznych jarmarkach. To są doniesienia brytyjskiego Ekspresu. Zapewne większość tych informacji, które przekazują wywiadowcy, no jesteśmy w stanie sami sobie wygenerować, bo spodziewaliśmy się w lecie, przecież jak były zamachy jeden za drugim, to mówiliśmy o tym, że kolejne imprezy, uroczystości, potem święta, no będą właśnie takim punktem zapalnym. To było jakby oczywiste, natomiast no to, że jarmarki, no właśnie na jarmarkach jest najwięcej ludzi, więc pewnie tak. Panie Macieju, poprzedni goście bardzo mocno podkreślali to, że jarmarki są bardzo dobrym celem tego typu działań dla terrorystów. Po pierwsze, oczywiście dlatego, że dostęp do nich jest dość prosty. Po drugie, dlatego, że na jednym dosyć ograniczonym, na jednej dosyć ograniczonej przestrzeni znajduje się bardzo wiele osób. Po trzecie, mają swój wydźwięk propagandowy, symboliczny. No tak, bo to są miejsca związane z religią, którą jakby te grupy ekstremistyczne się upatrują za wrogą. Przy czym
zwróćmy uwagę na to, że tych zamachów właśnie organizowanych przez ekstremistów najwięcej jest właśnie w państwach islamskich, czyli tam, gdzie mamy samych muzułmanów. I to nie tylko jest tak, że szyici, sunnitami, jak my lubimy to widzieć, to bardzo często wybuchają ładunki wybuchowe w meczetach szyickich podkładane przez samych szyitów. A więc to jest dla nas najbardziej niezrozumiałe. To jest właśnie zrozumiałe, dlatego że tak jak ja cały czas o tym mówię, to nie są zamachy religijne, to są zamachy polityczne. Jakaś jedna grupa chce przyjąć władzę nad inną grupą, to podkłada ładunki wybuchowe. Religia jest tutaj elementem motywującym, elementem propagandowym, dlatego oczywiście to nie zmienia sytuacji, że uderzają w chrześcijan jak najbardziej, ale jakby motywacją do tego jest polityka, jest zastraszenie. No klasyczna definicja terroryzmu, czyli zastraszenie, żeby wykorzystać politycznie. Ale to, panie Macieju, taki scenariusz, takie tłumaczenie dotyczące państw islamskich można zrozumieć. No, religia staje się pewnego rodzaju narzędziem do rozgrywania pewnych interesów. Ale w przypadku państw europejskich, gdzie muzułmanie są zdecydowaną mniejszością, to ten scenariusz już nie do końca chyba się sprawdza. Oni sobie upatrują tutaj w Zachodzie głównego wroga z tego względu, że to Zachód rozpoczął wojnę w Iraku, to Zachód rozpoczął wojnę w Libii, to Zachód rozpoczął wojnę włączył się do wojny w Syrii. Ale chodzi o pewnego rodzaju karę. Nie, to jest element wojny, czyli jeżeli my rozpoczęliśmy tam gdzieś wojnę, zapoczątkowaliśmy na przykład działanie Al-Kaidy w Afganistanie, prawda? Potem to Al-Kaida, to jest dłuższy jakby wywód, nie chcę to wchodzić, bo to jest troszeczkę takie historyczne i polityczne, natomiast na pewno Europa jest polem wojny dla nich. Jeżeli oni przeniosą wojnę na teren europejski i tutaj, a mają przecież ku temu bardzo duże zasoby logistyczne, mnóstwo zradykalizowanych ludzi w Europie, no to dlaczego mieliby tego nie wykorzystać i nie uderzyć w serce tego wroga, jak oni to postrzegają, i pokazać, jacy są potężni, skoro mogą w Europie dokonywać zamachów. Zachód wycofa się z Syrii, Zachód przestanie ingerować w innych podobnych miejscach w Afryce? To o to chodzi? W Afryce, na Bliskim Wschodzie? Nie, to już teraz nie. Kiedyś może tak, ale w tej chwili zmienia się sytuacja cały czas. To nie jest tak, że to, co zadziałałoby 100 lat temu, to zadziała i dzisiaj. W tej chwili ta wojna już trwa, ci ludzie są tutaj, oni są zradykalizowani, trzeba szukać nowych rozwiązań. Okej, wycofanie się w jakimś sensie z Bliskiego Wschodu, ale nie w takim sensie, że po prostu się odwracamy i zajmujemy się swoimi sprawami, bo to nie tak. Natomiast jak najbardziej zmienić politykę na Bliskim Wschodzie, nie obalać tych dyktatorów na siłę wszędzie, podjąć negocjacje w różnych miejscach zapalnych, a nie tylko liczyć na to, że ta ropa będzie tańsza, ten gaz będzie tańszy i to wszystko, co nas interesuje w Europie. Naprawdę jest cały szereg narzędzi, które można wykorzystać, ale polityka nie tylko europejska, w ogóle polityka zachodnia jest w tej chwili nastawiona na czysty zysk i naprawdę działania humanitarne, jak się spojrzy na badania naukowe, które mówią, że 90% organizacji humanitarnych to jest tylko przykrywka dla różnego rodzaju działań bardzo nielegalnych albo działań tylko stricte politycznych, no to pokazuje skalę hipokryzji, w jakiej żyjemy. To wszystko my tego nie widzimy w Europie, bo my nie chcemy tego widzieć, ale tam na Bliskim Wschodzie i w Afryce ludzie doskonale wiedzą, że tak jest i oni nas widzą jako nie tylko hipokrytów, cyników, ale zbrodniarzy, którzy dokonują tam mnóstwa złych rzeczy. My mamy inny punkt widzenia i ja to rozumiem, bo chcemy się widzieć dobrze, jako dobrzy ludzie, ale oni nie widzą nas wszystkich jako przekroju społeczeństwa, oni widzą tych, którzy tam docierają z tym złym przekazem. No więc potem bardzo łatwo to wykorzystać właśnie w grze propagandowej, pokazać, zobaczcie, tak jest cały ten Zachód, musimy tam jechać i wyczyścić ten Zachód z tego wszystkiego, całego zła, jakie tam jest i wprowadzić tam prawo szariatu. No i potem jest drugi element, oni przyjeżdżają, mówią tutaj, że chcą wprowadzić prawo szariatu, wynoszą, mówiłem przed chwilą w TVP Info, plakaty, zrobimy wam następny holokaust, zabić policję i wprowadzić szariat, a my ochraniamy takie demonstracje, mówimy, to jest wolność słowa, to jest demokracja, można mówić, co się chce. No właśnie cały ten proces tutaj historyczny, kolonialny i tak dalej i dzisiaj
dzisiaj brak konsekwencji przy zmieniającym się świecie, no powoduje, że tak naprawdę nie tylko tolerujemy, ale wzmagamy jeszcze ten radykalizm europejski. Przecież co się dzieje w Szwecji, w Sztokholmie, dzielnica, do której w ogóle policja nie wjeżdża, bo tam jest prawo szariatu i nie wolno wjeżdżać policji szwedzkiej. Panie Maciej, tu niestety musimy skończyć. Maciej Milczanowski, Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Bardzo panu dziękuję. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Policja nie potwierdza, że pasażerem ciężarówki, która wjechała w tłum na jarmarku bożonarodzeniowym, był Polak. Wcześniej taka informacja pojawiła się w niemieckich mediach i w agencji Reuters, które powoływały się na rzecznika policji. Władze nie informują również o narodowości zatrzymanego kierowcy ciężarówki. Dziennik Die Welt podaje z kolei, że jest to Pakistańczyk. Wieczorem w stolicy Niemiec rozpędzona ciężarówka na polskich rejestracjach wieczorem wjechała w tłum ludzi zgromadzonych na jarmarku bożonarodzeniowym. Zginęło co najmniej 9 osób, co najmniej 50 jest rannych. Do zdarzenia doszło w zachodniej części miasta, w dzielnicy Charlottenburg, przy słynnym kościele pamięci cesarza Wilhelma. Nieopodal znajduje się elegancka ulica handlowa Kurfürstendamm. Jest to miejsce tłumnie odwiedzane przez mieszkańców Berlina oraz turystów. Publicysta Andrzej Talaga mówił na antenie radiowej Jedynki, że wydarzenia w Berlinie przypominają lipcowy zamach w Nicei, kiedy to napastnik wjechał ciężarówką w tłum spacerujący po bulwarach. Dziennikarz podkreślał, że takiemu zamachowi bardzo trudno jest zapobiec. Wykorzystanie tego, co służy transportu cywilnego, czy to towarów, czy ludzi, do ataku terrorystycznego. No, tego typu broni nie sposób wyeliminować. Możemy sprawdzać na lotniskach, czy nawet na autostradach poprzez skanery specjalne, czy ciężarówki zawierają materiały wybuchowe, czy na lotnisku ktoś wnosi broń, no, ale nie możemy sprawdzić, czy kierowca ma zamiar wjechać w tłum. Andrzej Talaga dodawał, że jedynym sposobem na uniknięcie tego typu zamachów jest wielomiesięczna praca tajnych służb. To stwarza bardzo, ale to bardzo poważne problemy dla wszystkich służb bezpieczeństwa, ponieważ jedynym sposobem przeciwdziałania tego typu atakom jest inwigilacja środowisk, które je przeprowadzają. Niemieckie władze zapowiedziały, że dziś w południe na konferencji prasowej poinformują opinię publiczną o szczegółach wydarzeń, do których doszło na jarmarku bożonarodzeniowym w Berlinie. Z dziennikarzami spotkają się burmistrz stolicy Niemiec Michael Müller, minister spraw wewnętrznych Andreas Giesel oraz szef berlińskiej policji Klaus Kant. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 48 minut po północy, Polskie Radio 24, Krzysztof Grzybowski. Wracamy oczywiście do naszego specjalnego wydania poświęconego temu, co wydarzyło się dziś w Berlinie. Ponownie łączymy się z korespondentem Polskiego Radia w Berlinie. Wojciech Szymański jest na miejscu tych tragicznych zdarzeń. Ponownie dobry wieczór. Dobry wieczór. Wojciechu, w ostatnich minutach docierały do nas sprzeczne informacje dotyczące narodowości ofiary znalezionej w kabinie samochodu. Wcześniej niemieckie media mówiły o tym, iż jest to Polak. Potem pojawiło się dementi najpierw polskiej ambasady, a potem berlińskiej policji, która stwierdziła, że na razie trudno jeszcze jednoznacznie mówić, jakiej narodowości jest ofiara znaleziona w kabinie samochodu. No rzeczywiście berlińska policja nie chce udzielać żadnych wiążących informacji w tej sprawie. Kilka minut temu dosłownie rozmawiałem tutaj z rzecznikiem berlińskiej policji. Nie chciał powiedzieć, jakiej narodowości jest osoba, której ciało znaleziono w kabinie tej ciężarówki. Nikt nie chciał też potwierdzić, jakiej narodowości jest mężczyzna zatrzymany nieopodal tego miejsca, który jest podejrzewany o to, że siedział za kierownicą tej ciężarówki, kiedy doszło do tej tragedii. W mediach rzeczywiście pojawiają się różne sprzeczne informacje o narodowości domniemanego kierowcy. Też pojawiają się sprzeczne informacje co do narodowości osoby w kabinie samochodu. No, nie mamy potwierdzenia. Niemcy chcą mieć pewność, że wiedzą, z kim mają do czynienia, zanim pewnie oficjalnie podadzą do publicznej wiadomości narodowość tych osób. Ja teraz stoję w jakichś 20-30 metrów od tej ciężarówki, która dokonała tej masakry na Breitscheidplatz. Przed chwilą policja zasłoniła swoimi furgonetkami widok na tę ciężarówkę, a to dlatego, że do pracy wkraczają teraz prokuratorzy. Być może ta ciężarówka będzie przesuwana, no i możemy się spodziewać i domyślać, jaki widok kryje się pod tym samochodem, w okolicach tego samochodu.
i żeby oszczędzić też widzom tego widoku, zostało zasłonięte w tej chwili dostęp do tej ciężarówki. Na miejscu wciąż pracują policjanci, oczywiście przed chwilą pojawili się ci tacy charakterystyczni policjanci w białych kostiumach od stóp do głów, którzy będą zabezpieczać ślady na miejscu tego wypadku. Tutaj na miejscu oczywiście też spora grupa dziennikarzy z całego świata, którzy relacjonują to, co stało się, a nie zmieniły się oficjalne dane dotyczące tego wypadku. 9 osób zginęło, około 50 osób zostało rannych i nie ma wciąż oficjalnych informacji, co się stało, ale wszystko wskazuje na to oczywiście, że mieliśmy czynienia z zamachem terrorystycznym, chociaż nikt oficjalnie jeszcze tego w Niemczech nie powiedział. To w takim razie jeszcze jedna informacja z tak zwanej ostatniej chwili. Die Welt, pojmany sprawca tej tragedii, pojmany kierowca, to uchodźca, tak przynajmniej podają niemieckie media. Wojciech Szymański, korespondent Polskiego Radia w Berlinie. Oczywiście do tych relacji będziemy jeszcze na naszej antenie powracać. A już teraz kolejny gość, pani Olga Doleśniak-Harczuk, Gazeta Polska, specjalistka do spraw niemieckich. Dobry wieczór. Dobry wieczór, choć nie jest dobry. Witam. No i teraz zestawmy kilka kwestii. 9 ofiar śmiertelnych, ostatnie informacje niemieckich mediów mówiące o tym, że sprawcą jest najprawdopodobniej uchodźca. To nie są jeszcze informacje potwierdzone. No i pytanie oczywiście o to, jakie to może mieć znaczenie, jaki to może mieć wpływ na sytuację polityczną w Niemczech, bo pamiętajmy, że przed Niemcami bardzo ważne wybory. Tak, wybory już jesienią. Pamiętamy, co się działo w Niemczech po zamachu w Monachium, co się działo w Niemczech po zamachu w Ansbach. Za każdym razem tego typu dramatyczne, tragiczne wydarzenie było pretekstem do rozruch większych, do protestów między innymi Alternatywy dla Niemiec. Ja naturalnie tutaj absolutnie nie zamierzam nikogo potępiać, kto widzi fali uchodźców, naprawdę niekontrolowanej fali uchodźców, zagrożenie dla Niemiec, dla bezpieczeństwa państwa, ponieważ fala ta jest, tak jak z definicji fali wynika, czymś totalnie poza kontrolą władz. I chociaż Niemcy mają naprawdę dobre służby, jest im bardzo trudno to ogarnąć na każdym poziomie i to widać. Natomiast co do tego podejrzanego o ten zamach. Widać podało, że to jest prawdopodobnie Pakistańczyk. To była informacja już sprzed kilku godzin. Teraz twierdzą, że już mają taką wiedzę i że to jest człowiek, który 16 lutego 2016 roku przekroczył granicę Niemiec. No i pytanie, na ile ta informacja będzie po prostu politycznie wykorzystywana? Ona na pewno będzie politycznie wykorzystywana. Zauważmy, co się dzieje. Niemcy są teraz w sensie politycznym. Tam nastąpiło pewne przemeblowanie, jeżeli chodzi o chrześcijańskich demokratów, o CDU, SPD i o CSU, które notorycznie buntowało się przeciwko polityce migracyjnej kanclerz Merkel, uznając ją nawet za niezgodną z konstytucją, prawda? Pamiętamy, że Horst Seehofer, szef bawarskiej partii, siostrzanej partii CDU, on nawet twierdził, że po prostu tutaj powinny być jakieś konsekwencje prawne wyciągnięte w stosunku do Angeli Merkel. I te ugrupowania wewnętrznie, czyli CDU, CSU, jak i w ramach Wielkiej Koalicji z SPD, zaczęła się ta sytuacja destabilizować, tak? Wiadomo, że Angela Merkel będzie startowała w następnych wyborach stanowiska kanclerza. Wiadomo, że już tutaj się robi jakiś podział na Steinmeiera, na Schulza, jeżeli chodzi o objęcie resortów polityki zagranicznej, czy Pałacu Bellevue, czyli następcy Gauka, tak prezydenta, mówił o Steinmeierze. Więc w Niemczech w zasadzie oni doszli do jakiegoś takiego konsensusu. I w tym momencie ten zamach, on, mówiąc bardzo brutalnie, wszystko rozwala. Będą jakieś nowe, podejrzewam, rozdania. Na pewno będą manifestacje. Bo te manifestacje za każdym razem były. A tutaj sytuacja w Berlinie jest naprawdę wyjątkowo tragiczna. Ja przyznałam się tak osobiście, że mam rodzinę, mam przyjaciół, mam znajomych, którzy mieszkają na Charlottenburgu, pracują w okolicy Kudamu i wiem, że wiele osób wybierało się na ten jarmark. I na przykład znajoma opuściła miejsce pracy tam w okolicy właśnie Gedeśnikirche 20 minut przed tym zamachem.
Więc to są sprawy naprawdę, ludzie są roztrzęsieni, to słychać w rozmowach. I tutaj są już takie inicjatywy podejmowane, że we wtorek będzie taka msza żałobna. Berlińczycy będą tłumnie tutaj zapewne uczestniczyć, ale to jest ogromny ładunek polityczny. Na ile ten ładunek polityczny będzie mógł być ponownie, no, mówię to oczywiście z pełną odpowiedzialnością, ponownie skonsumowany przez Alternatywę dla Niemiec? Oczywiście wzrost popularności. Alternatywa dla Niemiec traci w sondażach. Traciła w sondażach. Jeszcze przedwczoraj prasa informowała, że oni w zasadzie są w odwrocie. Jak się tak człowiek przyjrzy tej sytuacji, Alternatywy dla Niemiec, oni faktycznie stracili jakby ten cały impet. Te sprawy, powiedzmy, z Angela, z Monachium, one nie są wszyscy. Kanclerz Merkel to zaczęła troszeczkę zmieniać swoją retorykę, jeżeli chodzi o imigrantów, bo zorientowała się, że brnie w taką ślepą uliczkę i że jej wyborcy, którzy byli dotychczas przywiązani do chrześcijańskich demokratów, po prostu mogą też zechcieć jednak zmienić barwę, nie tak? Mówiąc brutalnie, to wydarzenie, to tragiczne wydarzenie z Berlina może być dla ADF-u takim impulsem, który sprawi, że powrócą do gry, mówiąc wprost. No, myślę, że powinniśmy się tego spodziewać. Na pewno będzie, no będzie kolejna taka fala frustracji. Berlin po raz pierwszy tutaj jest aż tak dotknięty, jeżeli chodzi o sprawy terroryzmu. Ja ostatni raz pamiętam taką panikę i taki stan gotowości po zamachach w Stanach Zjednoczonych z 11 września. Kiedy były poblokowane ulice, kiedy policja wychodziła z karabinami, tak? I nie można było, nie wiem, przejść z ulicy na ulicę, szczególnie w okolicach Friedrichstrasse i Dorotheenstrasse. Tutaj to miejsce, gdzie to nastąpiło, to jest miejsce, jak zapewne Państwo wielokrotnie podkreślaliście, bardzo, bardzo chętnie uczęszczane przez turystów i tam naprawdę dzieje się bardzo dużo. To jest takie miejsce właśnie handlowe. Już ja się tylko tak zastanawiam, same te jarmarki świąteczne. To jest typowa taka niemiecka tradycja i one są jeszcze na Alexanderplatz, one są na Gendarmenmarkt. To są bardzo duże skupiska ludzi i to są tak zwane soft targety, tak? To te miękkie cele, ponieważ jest tam bardzo dużo ludzi i to nie są miejsca jakoś wyjątkowo chronione. Bardzo, bardzo dużo problemów tutaj widzę. Pani Olga Doleczniak-Harczuk, Gazeta Polska, specjalistka do spraw niemieckich. Bardzo pani dziękuję. Gazeta Polska codziennie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za ten komentarz. A ja jeszcze raz przypomnę bilans tego tragicznego zdarzenia. 9 osób nie żyje, 50 osób jest rannych. Policja zatrzymała domniemanego sprawcę tej tragedii. Na kolejne informacje, od na przykład berlińskiej policji niestety musimy czekać. Tych znaków zapytania jest niestety jeszcze całkiem sporo. Autopromocja. Polskie Radio 24. Wielkie konflikty. Trudne wybory. Problemy społeczne. Geopolityka. Mówimy o sprawach ważnych i wartych uwagi. Z pomocą ekspertów szukamy przyczyn i pytamy o skutki. Świat w powiększeniu. Magazyn redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Codziennie po 20:30. Zapraszamy. Autopromocja. Minęła pierwsza. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Szef MSW Niemiec Thomas de Maizière powiedział w wywiadzie dla telewizji ARD, że w przypadku zajścia z ciężarówką, która wjechała w tłum na jarmarku świątecznym w Berlinie, zachowuje powściągliwość, lecz wiele przemawia za zamachem. Szef MSW zapowiedział, że wspólnie z władzami Berlina będzie wyjaśniał sprawę. De Maizière zaapelował o danie policji kilku godzin na prowadzenie śledztwa. Jak zapewnił, będziemy pracowali na pełnych obrotach przez całą noc. Stacja telewizyjna N24 podała tymczasem
powołując się na niepotwierdzone informacje redakcji Die Welt, że kierowcą ciężarówki był Pakistańczyk, który w lutym bieżącego roku przyjechał do Niemiec. Od kilku godzin media na całym świecie mówią o tym, co wydarzyło się w stolicy Niemiec. Na miejscu wydarzeń był nasz korespondent Wojciech Szymański. O tym, jak około godziny 20 doszło do tego tragicznego zdarzenia na Breitscheidplatz przy bardzo popularnym miejscu na jarmarku świątecznym, zginęło co najmniej 9 osób, około 50 osób zostało rannych. Polska ciężarówka, duży czarny tir na numerach rejestracyjnych z województwa pomorskiego, wjechał w ludzi na tym jarmarku. Kierowca tej ciężarówki zbiegł z miejsca zdarzenia. W kabinie policja znalazła jeszcze jedną osobę, osobę, którą określono jako pasażer, i ta osoba nie żyje, a kierowca zbiegł. Kilkadziesiąt minut później, po tym zdarzeniu, policja zatrzymała w innej części miasta, nieopodal Kolumny Zwycięstwa, mężczyznę, który prawdopodobnie jest tym, który siedział za kierownicą tego samochodu, ale czy to jest naprawdę kierowca tego tira, czy też mężczyzna, który kierował w momencie tragedii tym tirem, to się dopiero okaże. Ten mężczyzna został zatrzymany, jest przesłuchiwany. Berlińska policja początkowo informowała, że wychodzi z założenia, że doszło do zamachu, nie wycofuje się z tej hipotezy, ale podkreśla, że w tej chwili nie ma jeszcze pewności pozwalającej na wyciągnięcie jakichś konkretnych wniosków co do jednej albo innej wersji tego zdarzenia. To znaczy, nie można wykluczyć jeszcze, że może mamy do czynienia z jakimś tragicznym wypadkiem komunikacyjnym, ale od początku mówi się, że wiele wskazuje na zamach terrorystyczny. Polskie władze i służby są w stałym kontakcie z niemiecką policją, zapewnia rzecznik rządu niebezpiecznie Rafał na świecie. Otóż człowiek się wykończy. Z tragicznymi informacjami, jakie napływają do nas z Berlina, chciałbym Państwa poinformować, iż my jako rząd jesteśmy w nieustannym kontakcie ze służbami bezpieczeństwa Niemiec, z policją, która zabezpiecza miejsce tej tragedii, do której doszło w ostatnich godzinach w Berlinie na jarmarku świąt tamtejszej policji. Także nic nie jest wiadomo, proszę Państwa. Wczoraj wieczorem w Berlinie rozpędzona ciężarówka na polskich numerach wjechała w tłum ludzi zgromadzonych na jarmarku bożonarodzeniowym. Według wstępnych informacji zginęło 9 osób, a 50 zostało rannych. Do zdarzenia doszło w dzielnicy Charlottenburg, niedaleko popularnej ulicy handlowej. To myśmy tam były. Charlottenburg. Moskwa zamierza poznać zleceniodawców zamachu na rosyjskiego ambasadora w Turcji. Dyplomata Andrzej Karłow został zastrzelony na kongresie Świadków Jehowy na stadionie Olympia Stadion. Do zamachu Charlottenburg, doszło przed dzień zaplanowany to chyba tam się nawet wysiada. Rosji, Turcji, Charlottenburg. A na tej stacji się wysiada i tam jest ten stadion. Olympia Stadion. Kilka godzin po zamachu na ambasadora prezydent Rosji spotkał się z szefami służb specjalnych i dyplomacji. Władimir Putin nazwał zamach na Andrzeja Karłowa aktem terrorystycznym i zapowiedział, że Moskwa zrobi wszystko, aby ustalić osoby odpowiedzialne za zamordowanie rosyjskiego dyplomaty. Popełnione przestępstwo to niewątpliwie prowokacja obliczona na zerwanie procesu normalizacji rosyjsko-tureckich stosunków i pokojowych procesów w Syrii. Odpowiedź może być tylko jedna: nasilenie walki z terrorem. Musimy wiedzieć, kto kierował ręką mordercy. Kto naprawiał ruchu ubistw. Zarówno prezydent Rosji, jak i rosyjscy politycy są zgodni, że zamach na ambasadora Karłowa nie doprowadzi do ochłodzenia stosunków Moskwy z Ankarą. Rosyjskie agencje przypominają, że we wtorek w Moskwie mają spotkać się ministrowie obrony Rosji, Turcji i Iranu, aby rozmawiać o kolejnym etapie operacji antyterrorystycznej w Syrii. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prognoza pogody. Przenosimy się do Polski. W nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie i wschodzie miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Miejscami marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od minus 5 na południu przez minus 2 w centrum do plus 1 na północnym wschodzie i wybrzeżu. Wiatr będzie słaby. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po pierwszej teraz w Polskim Radio 24 Jakub Kukla i jego gość. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. W studiu Polskiego Radia 24 pan Konrad Gruda, dyrektor w firmie Roland Berger. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy hazardowej, bo o ustawie hazardowej, o nowelizacji owej chcemy właśnie rozmawiać, wprowadzającą monopol państwa na grę na automatach. Celem noweli, jak przekonuje rząd, jest ograniczenie szarej strefy i ochrona graczy. Może od samego początku. Ta nowelizacja była potrzebna? Jest potrzebna?
Według mnie tak. Jest potrzebna, szczególnie jeśli chodzi o ograniczenie szarej strefy wśród gier hazardowych, ale także i ochrony graczy. Jednak moim zdaniem te zasady, które zostały ustalone, jednak nie poszły zbyt głęboko. Powinny pójść głębiej. To jak te zasady wcześniej zostały ustalone, jeśli pan mówi, że nie poszły głęboko? Mówimy o ustawie z roku 2009. Znaczy, mówimy o obecnej ustawie, nowelizacji ustawy, natomiast one bardzo fajnie pokryły tutaj część gier, które dotyczą gier na automatach. Natomiast tutaj uważam, że ustawodawca spełni swoje zadania. Natomiast jeśli chodzi o gry związane z internetem, szczególnie o zakłady wzajemne, powinny te regulacje pójść nieco dalej, szczególnie jeśli chodzi o rozwiązania podatkowe. Poproszę o szczegóły w takim razie. Dobrze, może skupię się tutaj na zakładach o grach wzajemnych. Obecne prawo nakłada podatki na tak zwane obroty, czyli jeżeli gracz, który daje zakłady określonej na przykład 10 zł na dany zakład, nie wiem, mecz jakiejś firmy wobec przeciwko jakiejś innej firmy, to automatycznie środki, które on wpłacił, są obniżane o 12%. Wprowadzenie innego rozwiązania podatkowego, opartego na tym, że opodatkowane są przychody graczy, czyli suma wpłaconych przychody firmy prowadzącej zakłady wzajemne, czyli dopiero opodatkowanie sumy, która wynika z środków wpłaconych przez gracza minus środki wypłacone przez gracza, daje efekt podatkowy, który jest dla gracza o wiele lepszym rozwiązaniem, ponieważ ma wypłaty na o wiele większym poziomie. Co powoduje, że gdyby zostały wprowadzone tego typu rozwiązania, to wielu graczy jednak zaczęłoby grać czy korzystać z usług lokalnych firm, które prowadzą zakłady wzajemne, a nie korzystać z tak zwanych ofert internetowych firm prowadzących zakłady wzajemne spoza granic Polski. Tam gracz uzyskuje większe zwroty z wygranych i to liczy się wręcz w wysokości od 20 do 50%. Na czym polega ta ochrona gracza? To znaczy nie wprowadzono tych zasad i uważamy na podstawie naszych analiz, że Skarb Państwa traci na tym około 150 milionów rocznie poprzez niewprowadzenie tych zasad. I tych zasad nie możemy się spodziewać. One nie zostaną uwzględnione. Obecnie sądzę, że nie, ponieważ obecnie nowelizacja ustawy została wprowadzona, natomiast pewnie następne zmiany ustawy musimy troszeczkę poczekać, natomiast oczywiście nigdy nic nie wiadomo, tak? Sytuacja, znaczy doświadczenia innych krajów, na przykład w Danii czy we Francji pokazują jednoznacznie, że ten system podatkowy oparty na podatkowaniu przychodów, a nie wpłat przez graczy, przynosi państwu wiele większe przychody oraz ogranicza szarą strefę praktycznie do minimum. To dlaczego u nas taka zwłoka? I sądzę, że głównie regulator tego rynku skupił się na najważniejszym problemie, czyli uregulowaniu sytuacji związanej z automatami. I faktycznie ta strefa uważam, że została dobrze rozwiązana. Wprowadzenie tego typu gier hazardowych zostało wprowadzone pod kontrolę monopolu spółki Skarbu Państwa i to jest dobrze. Ponieważ tutaj Skarb Państwa, tak średnio licząc na podstawie danych Ministerstwa Finansów, rocznie traciło około 800 milionów złotych. I jak najbardziej te zmiany zostały wprowadzone w dobrym kierunku. Tylko pewne obostrzenia co do tego rynku
Uważam, że też zostały daleko, zbyt daleko posunięte, na przykład ograniczenie ilości automatów, które mogą być prowadzone w Polsce. Jest to jeden automat na każdy następny 1000 mieszkańców w danym powiecie, co praktycznie rzecz biorąc ogranicza nasz liczbę automatów w Polsce, która może być do 30, około 35 tysięcy. Natomiast patrząc na przykład na taki rynek jak Czechy, automatów może, tam jest obecnie około 60 tysięcy. A te ustalenia, te przepisy muszą być tak szczegółowe? Czy to już jest trochę za daleka powściągliwość i prze... Jakie to jest działanie na 1 na 1000 mieszkańców? Rozumiem, to się konkretnie na tych przykładach te dane zostały sprawdzone, wyliczone wcześniej. No to jest pytanie do regulatora. Natomiast no, patrząc na inne kraje, na przykład w Niemczech to jest wskaźnik jednego automatu na 300 mieszkańców. Tak? W Czechach to jest na 175 mieszkańców, czy w Rumunii 370. Oczywiście tam nie było to uregulowane. Tam rynek uregulował sam siebie, tą liczbę automatów. Dlatego uważam, że ten ogranicznik, uważam, że może być, liczba automatów powinna być większa, jeśli chodzi o rynek w Polsce, niż te prognozowane około 35 tysięcy. Daje to potencjalnie wyższe przychody państwu, natomiast dobrze uregulowany ta strefa powoduje, że uzależnienie od hazardu wcale nie musi wzrosnąć. Ustawa zakłada, że będzie można urządzać gry na automatach także poza kasynami, tak, tylko że będzie to w punktach prowadzonych przez spółkę Skarbu Państwa. Tak jest. Tak regulator rozwiązał ten problem szarej strefy, natomiast oczywiście nie wyłącza to prywatnych z firm z możliwości prowadzenia tego typu działalności, ale oczywiście w miejscu, który jest kontrolowalny i na zasadach, który jest kontrolowany przez monopol państwowy, a gry w karty, gry w kości, inne działalności, które się tam zaraz na myśl nam przychodzą, mówiąc o grach hazardowych, o automatach szczelnych. Jeśli chodzi o tą sferę produktową, to te gry są, czy będą oferowane nadal w kasynach, tak jak to było. Natomiast jeśli chodzi o internet, to podobnie jak w przypadku automatów, monopol państwowy przejmuje kontrolę nad tymi grami. Może chciałbym wrócić jeszcze do automatów o niskich grach. Dlaczego to jest tak istotne, jeśli chodzi o ochronę gracza? Otóż sposób, w jaki gry są prowadzone na automatach, determinuje poziom uzależnienia od tego rodzaju gier. Jest to jeden z najbardziej uzależniających rodzajów gier. I to wszędzie na świecie. Jednak sposób, w jaki to jest prowadzone, jakie są regulacje związane z prowadzeniem tego typu gier, jest bardzo istotne i tutaj kontrola państwa nad tą działalnością jest, uważam, wskazana. Ponieważ na przykład samo to, jaki dźwięk wydaje maszyna po wygraniu wygranej, jest istotne, tak? Czy pobudza do dalszej grania, czy nie. Albo na przykład odstęp między jedną a drugą grą też jest istotny z punktu widzenia uzależnienia. Im krótszy jest ten odstęp, tym gracz potencjalnie może się napędzać i uzależniać bardziej. Im dłuższy ten okres jest między jedną grą a drugą grą, to ten stopień uzależnienia spada. No, trudno wyobrazić sobie, że automat nas zniechęcał do dalszej gry po wygranej na przykład. No, oczywiście hazard sam w sobie przynosi nie tylko korzyści podatkowe, ale także to jest związane z dopłatami. Ja mówię tutaj ogólnie o hazardzie, tak, że to jest, są dopłaty do zarówno kultury, jak i dopłaty do sportu. I to są ogromne środki. Bez tych środków uważam, że sport... na przykład sam sport mógłby mieć problemy z finansowaniem swojej działalności w takim zakresie, jaki jest obecny. Dlatego sam hazard generalnie korzystnie wpływa zarówno na finanse państwa, jak i na sponsoring czy finansowanie imprez sportowych w Polsce. Natomiast kontrola tego hazardu musi być posunięta do tego stopnia, aby też nie uzależniać społeczeństwo. Jest jakieś dane, jakieś badania prowadzone na temat tych uzależnionych już właśnie? Znaczy różne ośrodki prowadzą różne badania. Ja się spotkałem z stopniem uzależnienia wśród osób grających
wynoszących na około 2%. Jednak dotyczyło to regularnych takich gier hazardowych, które nie są mocno uzależniają. Natomiast no, pytanie, czy te 2%, co to znaczy te 2%? Czy to są mocno uzależnieni, czy słabo uzależnieni? Niestety tego typu badania, i bardzo się cieszę, że Pan o tym wspomniał, ponieważ tego typu badania są, muszą być wprowadzone w Polsce. Muszą one być porównywane też między innymi krajami, bo to jest jeden z elementów, który powoduje, że kontroluje się właściwie poziom uzależnienia w Polsce. To są prawidłowe dane, tak? Prawidłowy sposób badania tego uzależnienia, bo to determinuje także inne elementy związane z tym, jakie następne podjąć kroki wobec tych bardziej uzależnionych, wobec tych mniej uzależnionych i czy w ogóle ten poziom jest, jaki jest porównywany z innymi krajami, czy to jest faktycznie istotny problem, czy nie istotny. A jest to istotny problem dziś? Uważam, że nie. Uważam, że nie. I miało to istotny wpływ też ograniczenie gier na automatach, które wykonał, zostało ograniczone w poprzednich latach, ponieważ według mnie było to kompletnie niekontrolowane i powodowało dosyć duże uzależnienie graczy. Pewnie bardziej kontrolowalne i wiemy dokładnie, ile na przykład Skarb Państwa traci w związku z szarą strefą, którą wspominaliśmy, o której wspominaliśmy na początku naszej rozmowy. To są oczywiście szacunki. Według Ministerstwa Finansów ta różnica między tym, co obecnie uzyskuje minister finansów, a tym, co może uzyskać, to jest luka 800 milionów złotych. To jest istotna różnica i ta różnica głównie pochodzi od gier na automatach. I czy jest szansa, że ta strefa o tyle przynajmniej zostanie zlikwidowana, szara strefa, i te pieniądze będą realnie wpływać do państwa? To znaczy, według moich szacunków, które wykonywałem kilka lat temu, możemy spodziewać się o wiele większych przychodów dla Skarbu Państwa i to jest uzależnione głównie z tego, można byłoby spodziewać się, gdyby tych automatów było więcej możliwych do zainstalowania. Konrad Gruda, dyrektor firmy Roland Berger. Polskie Radio 24. Powtórka programu. W Polskim Radiu 24. Debata poranka. Łukasz Sobolewski, witam i zapraszam na debatę poranka w antenie Polskiego Radia 24. Upływa 9-letnia kadencja sędziego Andrzeja Rzeplińskiego, obecnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Jako sędziego w Trybunale zastąpi go Michał Warciński, wybrany niedawno przez Sejm, natomiast zgodnie z przyjętą przez Sejm i Senat nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, po odejściu sędziego Rzeplińskiego obowiązki prezesa pełnić powinien sędzia z najdłuższym stażem. Wybór tego sędziego winien być zamknięty w terminie 30 dni. Te ustawy, które wyszły z Sejmu i Senatu, nie zostały jeszcze podpisane przez prezydenta. Sędziemu Rzeplińskiemu dziękowała opozycja podczas manifestacji przed siedzibą Trybunału. W jej trakcie lider KOD Mateusz Kijowski dziękował prezesowi Rzeplińskiemu za, jak to ujął, lekcję demokracji i obronę niezależności Trybunału. No i o pracy Trybunału za kadencji profesora Rzeplińskiego, ale o Trybunale i jego roli w państwie jako takiej porozmawiamy dziś właśnie w debacie poranka. Ze mną w studiu jest pan mecenas Adam Tomczyński, były sędzia, radca prawny. Witam serdecznie, panie mecenasie. Witam państwa, witam panie redaktorze. Zaś w studiu Radia Łódź jest profesor Anna Sobaczewska z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Witam pani profesor. Witam serdecznie, dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze, tylko sprostuję, pracuję od kilku lat w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, już nie w Łodzi. Dobrze, bardzo słuszna uwaga, dziękuję, przepraszam. Przejdźmy, szanowni państwo, do naszej rozmowy. Kończy się, jako się rzekło, kadencja profesora Andrzeja Rzeplińskiego. Jedni mówią, że był on jednym z ostatnich strażników konstytucji. Inni wskazują, że zwłaszcza w ostatnim roku był przede wszystkim politykiem Platformy Obywatelskiej, torpedującym działania rządzących. Która opinia jest państwu bliższa? Pani profesor. Ja, prawdę mówiąc, nie chciałabym mówić za dużo o personaliach. To jest dla mnie bardzo trudna sytuacja, w której
zajmuje się nauką prawa konstytucyjnego raczej niż oceną konkretnych osób, które pełnią funkcje w państwie. To raczej należy do dziennikarzy i do polityków. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że to był wyjątkowy czas dla Trybunału. To jest oczywiście już banał w tej chwili, ale no, rzeczywiście wyzwania, jakie stanęły przed Trybunałem i przed parlamentem i przed prezydentem, jeśli chodzi o pozycję Trybunału i jego orzeczenia, to zupełnie niebywałe w tym roku, w 2016 się stały i wszyscy no, jakoś musieli tej sytuacji sprostać. Okazało się, że wszystko, co myśleliśmy do tej pory o Trybunale, uległo zakwestionowaniu i pewnej erozji. Znaczy, jest pewna idea, na której oparty jest Trybunał. To jest, ja już o tym pewnie mówiłam, zresztą to jest dosyć powszechnie znana wiedza. No jest to pewien model kontroli konstytucyjności prawa, wymyślony zresztą tak naprawdę w pewnym uproszczeniu przez austriackiego filozofa prawa w latach 20. XX wieku. I on się opiera na dwóch założeniach. Po pierwsze na tym, że istnieje zupełnie niezależny organ złożony z niezawisłych sędziów, jakby gwarantujących wysoką, bardzo swoim bardzo wysokim autorytetem, absolutną bezstronność i takim, że tak powiem, taką radę mędrców stanowią. To jest pierwsze założenie. A drugie jest takie, że oni dokonują kontroli abstrakcyjnej norm. To znaczy, że badają prawo, normy prawa, niezależnie od kontekstu, od rzeczywistości, od kontekstu politycznego, społecznego i gospodarczego. I okazało się, że oba te założenia no, uległy pewnemu obnażeniu. To znaczy oba dogmaty właściwie można powiedzieć runęły. Wiadomo dlaczego. Tak? Najpierw okazało się, że sędziowie nie są apolityczni, bo nie mogą być apolityczni, ponieważ wybiera ich ciało stricte polityczne, czyli Sejm. Po drugie, też że tak powiem, ta rada mędrców, czyli ten wysoki autorytet był co i rusz kwestionowany, bo każdy wybór kolejnych sędziów, a przynajmniej tych trzech pierwszych i trzech drugich, był kontestowany przez opozycję z tych punktów, prawda, z tej perspektywy. Znaczy kwestionowano ich doświadczenie, ich wiedzę, ich kwalifikacje, zresztą to się dzieje do tej pory. I wreszcie Trybunał jest pomyślany w tym modelu kelsenowskim jako pewne ciało, które sprzeciwia się woli większości. No tak to jest zaprojektowane. To się ładnie w języku angielskim nazywa veto player, czyli on jakby pełni rolę takiego gracza, który stawia veto większości. I tutaj zderzyły się dwa paradygmaty znowu, bo z jednej strony Trybunał mówi tak, strzeżemy prawa, oczywiście takiego prawa, jakie rozumiemy, prawda? Bo ten dogmat o abstrakcyjnej kontroli no, też uległ znacznej erozji, kiedy okazało się, że Trybunał, czy to było jasne dla osób, które zajmują się prawem konstytucyjnym od dawna, mam wrażenie, ale teraz to zostało tak bardzo, powiedziałabym, ewidentnie pokazane, że Trybunał no, zajmuje się normami jednak zawsze w pewnym kontekście, tak? Ja nie chcę czynić zarzutu Trybunałowi z tego, że on zajmował się normami, które dotyczą samego Trybunału, bo nie miał innego wyjścia. Natomiast widać, że to się nie dzieje bez odniesienia do rzeczywistości, że nie da się przeprowadzić takiej abstrakcyjnej kontroli. I teraz mam, już tylko chcę skończyć tę myśl. Otóż okazało się, że ten gracz właśnie veto, Trybunał, mówi, my będziemy strzegli prawa tak, jak je rozumiemy, a parlament, rząd mówi, no nie, ale jest wola większości, która musi przeważać nad tym, co mówi Trybunał na temat prawa. I fascynujący jest oczywiście ten konflikt dla kogoś, kto zajmuje się nauką prawa konstytucyjnego, ale widać wyraźnie, że wszystko to, co do tej pory wiedzieliśmy o Trybunale, już uległo, powiedziałabym, no znaczącej zmianie w tym roku. Panie mecenasie, pana ocena... Wiecie, ja to tak postaram się może troszeczkę bardziej praktycznie, bo oczywiście to są piękne ideały. Piękne ideały, o których mówi pani profesor i dobrze by było, żeby one weszły w życie, ale to są ideały, których nie da się wprowadzić, ideały czy idee. Nie da się wprowadzić, jeżeli sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera tylko i wyłącznie parlament, bo jeśli będzie wybierał parlament, to zawsze będzie tak, że będzie wybierał tych sędziów, którzy politycznie są bliżej tej większości, która akurat rządzi. W związku z tym teoretycznie to sobie możemy porozmawiać, ale praktyka to tak naprawdę jest inna. A praktyka Trybunału Konstytucyjnego przez ostatni rok niestety nie była dobra. Zauważmy, że jak ja się będę wypowiadał, to tak naprawdę będę mówił tylko o ostatnim roku, bo wcześniej to my o Trybunale Konstytucyjnym niewiele wiedzieliśmy. Jak ktoś się interesował, ktoś się zajmował prawem konstytucyjnym, to oczywiście tak. Ale dla zwykłego człowieka Trybunał Konstytucyjny był jakimś takim odległym ciałem od jego zainteresowań. A tymczasem przypomnijmy, jak to było.
W 2015 roku Platforma Obywatelska przeprowadziła pewne zmiany, częściowo uznane za niekonstytucyjne. Potem PiS też wprowadził pewne zmiany, a na to zareagował Trybunał Konstytucyjny. I moim zdaniem, ja tu jednak wypowiem się i osobiście, i w odniesieniu do prawa, Trybunał Konstytucyjny zareagował źle. Trybunał Konstytucyjny zareagował zbyt nerwowo. Trybunał Konstytucyjny zareagował w ten sposób, że przestał przestrzegać prawa. My mamy trójpodział władzy, w związku z tym jest tak, że oczywiście Trybunał Konstytucyjny jest instytucją ważną, ale Trybunał Konstytucyjny ma działać w pewnym kontekście prawnym, ma przestrzegać ustaw. W którym momencie przestał przestrzegać prawa, panie mecenasa? Pierwszy raz to przestał przestrzegać 30 listopada 2015 roku w orzeczeniu zabezpieczającym, czyli zakazującym Sejmowi wyboru sędziów Trybunału, co było orzeczeniem, moim zdaniem, użyję tego słowa, skandalicznym z kilku powodów, z powodów takich, że do innego organu nie powinien Trybunał Konstytucyjny się odnosić, skandalicznym z tego powodu, że orzekało trzech sędziów wyłączonych przez ten sam Trybunał Konstytucyjny z orzekania nad tą sprawą. To jest coś, co nigdy nie powinno się wydarzyć, dlatego że było to orzeczenie sprzeczne z całym dotychczasowym orzecznictwem, dlatego że było to orzeczenie także sprzeczne z zapisami ustawy, która orzeczenie zabezpieczające przewiduje, ale tylko przy skargach konstytucyjnych osób indywidualnych, a nie przy orzeczeniach dotyczących ustaw. I to był początek. Natomiast to był początek, ale ja chcę powiedzieć o jeszcze jednym orzeczeniu. Orzeczeniu 7 listopada tego już roku, czyli orzeczeniu, w którym Trybunał Konstytucyjny wypowiadał się, czy użyte w ustawie słowo trzech, oczywiście tak troszeczkę upraszczam, jest konstytucyjne czy nie, czyli czy podanie trzech kandydatów przez Trybunał jest właściwe, czy też musi to być dwóch kandydatów. Sąd Konstytucyjny orzekł tam w składzie 5 sędziów. Wyraźny, bardzo wyraźny zapis ustawowy mówi o tym, że w takiej sprawie Trybunał Konstytucyjny musi orzekać w pełnym składzie. Nie da się tego pogodzić. 15 lat mojego sądzenia, bo ja tak naprawdę z tego kręgu się wywodzę, z kręgu sądowniczego, no pozwala mi powiedzieć na jedną rzecz. Przestrzeganie prawa i orzekanie we właściwym składzie to jest najświętszy obowiązek każdego sędziego. Choćby mnie